Doczekaliśmy się. Wreszcie po wielu, wielu latach posuchy Polska ma swojego reprezentanta na najwyższym światowym poziomie kulturystyki Open. Krystian Wolski z buta wbił się na salony federacji IFBB Pro i w miniony weekend w bardzo mocno obstawionych zawodach w Nowym Jorku zajął świetne piąte miejsce. Dlaczego właściwie aż tak ekscytuje się dopiero piątym miejscem? No bo New York Pro, o którym mowa, to nie jest jakieś podrzędne wydarzenie, na które nikomu nie chce się przyjeżdżać, tylko trzecia najważniejsza impreza w kulturystycznym kalendarzu, zaraz po Olympii i Arnold Classic. Line-up w tym roku był bardzo, bardzo konkurencyjny, bo na scenie pojawił się m.in. Nick Walker, który od 3 lat jest w ścisłym światowym topie, w 2022 roku zajmował trzecie miejsce na Olympii, a te zawody ostatecznie wygrał, ale o jego zwycięstwie opowiem za chwilę. Właściwie cała pierwsza dziesiątka wypchana była znanymi nazwiskami zawodników, którzy mają już wyrobioną markę na scenie, a sędziowie dobrze ich znają, co w kulturystyce jest akurat bardzo ważne. Konkurencja była na tyle mocna, że sam Walker miał problem, żeby zgarnąć zwycięstwo, bo od drugiego Martina Fitzwatera dzieliły go jedynie 2 punkty. W takim towarzystwie naprawdę ciężko się przebić, zwłaszcza gdy jest się gościem z Polski, który co prawda w ciągu ostatnich 3 lat potrafił klasyfikować się w top 5 pomniejszych imprez, ale nie zaznaczył jeszcze swojej pozycji w walce z najlepszymi na świecie. Myślę, że Krystianowi nareszcie się to udało i New York Pro było zawodami, które wzniosą jego karierę na zupełnie nowy poziom. Spójrzmy sobie, z kim on tak naprawdę musiał się mierzyć. Idąc od góry klasyfikacji, mamy tu Nicka Walkera, o którym już mówiłem, Martina Fitzwatera, który miesiąc temu wygrał zawody Detroit Pro i ma naprawdę genialną sylwetkę, Tonio Bartona, który w zeszłym roku zajął 8 miejsce na Olimpii, a wcześniej wygrał właśnie New York Pro, czyli był mistrzem broniącym tytułu. Na czwartej pozycji uplasował się Stuart Sutherland, znany szerzej jako Beef Stew, który rok temu szturmem wbił się na proscenę i zgarnął m.in. drugie miejsce w Nowym Jorku, zaraz za Bartonem. A teraz, zaraz za nimi znalazł się właśnie nasz rodak. Powiem szczerze, byłbym w ciężkim szoku, gdyby Wolskiemu udało się pokonać któregokolwiek z tych zawodników, ale ja i tak jestem w szoku, bo jeszcze ciekawiej się robi, gdy spojrzymy na zawodników, którzy zakończyli rywalizację za Polakiem. Quinton Eria, kanadyjski olbrzym, przez wielu już teraz okrzyknięty przyszłym Mr. Olympia. Sam jestem ogromnym fanem jego sylwetki, bo przy wadze ponad 120 kg i wzroście 185 cm potrafi on zachować ekstremalnie estetyczne proporcje w górze ciała, a do tego posiada genialnie rozwinięte nogi. Spójrzcie zwłaszcza na te gigantyczne łydki. Dalej mamy Tima Budeshima, solidnego, doświadczonego prosa, który jest wielki jak szafa, ma mnóstwo gęstych, pełnych mięśni i zawsze wychodzi bardzo dobrze docięty. Kolejny był Angel Calderon, czyli przez ostatnie lata absolutnie topowy zawodnik kategorii 212, regularnie wygrywający zawody i zajmujący miejsca w top 3 na Olimpii. Gość nosi na sobie tak dużo mięśni, że mimo swojego niższego wzrostu mógł na spokojnie spróbować swoich sił w kategorii Open i trzeba przyznać, że również wyglądał świetnie. Czołową dziesiątkę zamknął Justin Rodriguez, którego pik kariery co prawda zdaje się już powoli mijać, ale wciąż może pochwalić się wielką masą mięśniową i od wielu lat jest mocnym graczem na scenie IFBB Pro. Przejdźmy sobie teraz do formy samego Krystiana i zobaczmy, jak tak naprawdę prezentował się na scenie. Poza bicepsy przodem bardzo solidna. Talia pod kontrolą, duże, ładnie odchodzące najszersze i przede wszystkim świetnie rozwinięte bicepsy z wysokim wierzchołkiem. Nie wiem jak wam, ale mimo wszystko mi jako pierwsze w oczy rzuciły się tutaj nogi. Wielkie łydki, zdecydowanie jeden z najlepszych tamtego dnia na scenie, a do tego równie duże i świetnie wyseparowane czworogłowe uda, które optycznie zwężają nieco talię i dają całej sylwetce naprawdę przyjemnie wyglądającego kształtu X-a. Może chciałoby się tu nieco większych przedramion i tricepsów, żeby jeszcze bardziej wypełnić górę, ale to nie jest to, co w tej pozie jest najważniejsze. Żeby pokazać, że ma wielkie plecy, Wolski nie musiał nawet obracać się tyłem, bo to, jak masywne są one w najszerszych przodem, od razu zwraca uwagę. W tej pozie prezentował się on moim zdaniem jeszcze lepiej niż w poprzedniej. Szkoda tylko, że barki wyszły tutaj dość płasko, bo poza nimi nie widzę tutaj nic do poprawy. W tricepsie bokiem również wygląda to dobrze. Mamy tu idealny balans i kompletność. Bardzo podoba mi się separacja między dwójką a czwórką, płaski brzuch i kształt samego tricepsa. Nic się tu za bardzo nie wyróżnia, ale jednocześnie nic nie odstaje, a na tym poziomie to bardzo ważne. Do klatki bokiem musiałem znaleźć inne ujęcie, bo fotograf chyba zapatrzył się na którąś z zawodniczek bikini, ale damy radę. Tutaj mamy bardzo podobną historię jak w przypadku tricepsa bokiem. Świetnie zachowany balans, na który patrzy się z przyjemnością, ale nie jest idealnie. Indywidualnie wygląda to bardzo dobrze, ale gdy postawimy go obok innych zawodników, to zauważymy, że ma spośród nich zdecydowanie najmniejszą klatkę, co doskonale widać w porównaniu, podczas którego było robione to zdjęcie. W
Poza przodem było już widać, że plecy Wolskiego są szerokie, ale gdy obrócił się tyłem, to stało się jasne, że są również grube i świetnie rozwinięte w każdym obszarze. Wielkie czworoboczne, dużo widocznych szczegółów oraz bardzo dobrze wyglądający dół najszerszych, który dodaje Polakowi w tej pozie naprawdę sporo. Do tego solidne nogi. Szkoda, że nie ma tu więcej prążków na pośladkach i nieco lepiej wyseparowanych dwugłowych, ale wciąż jest wystarczająco. W oczy może rzucać się różnica w rozmiarach ramion, ale w tym przypadku wydaje mi się, że jest to kwestia niedokręcenia prawego nadgarstka. Pewnie zdjęcie było zrobione ciut za szybko. Poza najszerszy tyłem tylko dodatkowo udowadnia nam, że dół najszerszych robi w tej sylwetce robotę. Wygląda to nawet jeszcze lepiej niż w bicepsach tyłem. Widzę tutaj takiego mini Phila Heatha, który w tej pozie był chyba najlepszy w historii. To ujęcie uspokoiło mnie również w kwestii nóg, bo zdaje się, że tutaj Christian lepiej je dopiął i od razu pojawiła się lepsza separacja, która świadczy o naprawdę dobrym docięciu. Most Muscular również prezentuje się genialnie. Widzimy tu bardzo głębokie wcięcia w mięśniach brzucha oraz udach. Poza tym ta sylwetka ma po prostu świetne flow. Wszystko łączy się ze sobą w taki sposób, że po prostu dobrze się na to patrzy i myślę, że właśnie to docenili sędziowie. Ostatnią z pus obowiązkowych są mięśnie brzucha i uda, w których Wolski wykonał dwa warianty. Tutaj liczą się partie, na które zwróciłem uwagę już przy Most Muscular, więc oczywistym jest, że w tej pozie również będzie dobrze. I tak właśnie jest. Dobrze wyseparowane i wypukłe kostki mięśnia prostego brzucha znowu robią tutaj robotę. Jeśli miałbym wskazać, w której pozie ta sylwetka podoba mi się najbardziej, to chyba wybrałbym albo najszersze przodem, albo właśnie mięśnie brzucha i uda w tym oto wariancie. Dajcie znać w komentarzach, w których pozach waszym zdaniem Christian wypadł najlepiej. Nasz rodak wyglądał lepiej nie tylko od większości swoich rywali, ale także od samego siebie z zeszłego roku. I to chyba ten progres cieszy najbardziej, bo jest naprawdę spory. Mogę śmiało powiedzieć, że przez ostatnie 10 miesięcy Polak nie próżnował. Rzućmy okiem na zdjęcia z jego ostatniego startu, czyli zawodów Big Man Weekend Pro. Swoją drogą bardzo kreatywna nazwa, patrząc na to, że były rozgrywane w weekend i brali w nim udział duzi mężczyźni. Ale wracając. Odbyły się one w lipcu ubiegłego roku i Christian zajął na nich również 5. miejsce, ale za to w dużo, dużo słabszym line-upie. Od tamtej pory udało mu się przede wszystkim potężnie poprawić plecy. Dołożył tam mnóstwo masy i poprawił separację między poszczególnymi mięśniami. No wszedł tym o co najmniej jeden poziom wyżej. To poprawiło jego prezentację zarówno tyłem, jak i przodem. I mówimy tu o kolosalnej poprawie. Tak samo urosła klata, która wcześniej była dość płaska i nie pasowała do aż tak ogromnych nóg. Teraz wszystko wygląda zdecydowanie lepiej i jako całość prezentuje się po prostu jak kompletny pakiet, który moim zdaniem nie potrzebuje już rewolucji, żeby walczyć ze ścisłym topem. Wystarczą drobne ewolucje z roku na rok. W całej tej sytuacji, jako fana kulturystyki i kibica, najbardziej cieszy mnie to, że Christian wciąż jest w stanie robić ogromny progres. A na tym poziomie to absolutnie nie jest łatwe. Przez scenę IFBB Pro przewinęła się już niezliczona liczba zawodników z potencjałem, którzy zapowiadali, że dołożą kilka kilogramów mięśni i będą wygrywać wszystko. Bardzo często kończy się na samych zapowiedziach i przez kilka kolejnych lat z rzędu wyglądają oni tak samo. W przypadku Wolskiego sprawa wygląda jednak inaczej i jeśli ta tendencja do postępów się utrzyma, to patrząc na to, że ma on dopiero 30 lat i jeszcze sporo czasu na ulepszanie swojej sylwetki, pierwszy od 2015 roku Polak na zawodach Mr. Olympia zdaje się być jedynie kwestią czasu. Mam nadzieję, że tak będzie i właśnie za to trzymam kciuki. Pierwsza szansa na zakwalifikowanie się na Olimpię już w ten weekend, bowiem Christian nie ma zamiaru zwalniać tempa i wyjdzie na kulturystyczną scenę w sobotę 25 maja podczas zawodów California State Pro. Nie mogłem jeszcze nigdzie znaleźć listy zawodników, którzy się tam pojawią, ale pierwsza dwójka z Nowego Jorku, czyli zarówno Nick Walker, jak i Martin Fitzwater, nie mają zamiaru tam jechać, bo obaj już są zakwalifikowani na Olimpię i to właśnie na nich chcą się skupić. Decyzja jak najbardziej zrozumiała, a dla nas to lepiej, bo co najmniej dwóch gości, którzy byli przed Wolskim, na pewno wypadają. Są więc szanse na wielki sukces i jeśli chcecie śledzić to wydarzenie, to zapraszam na mojego Instagrama, gdzie będę relacjonował wszystko na bieżąco. Możecie również zostawić lajka, jeśli film wam się spodobał i oczywiście jak zawsze dziękuję za oglądanie.